anioły, nasze dobre duchy. Albo inaczej, anioły nie tylko w Lanzgoronie. Część druga konferencji przeznaczonej na festiwal anielski w Lanzgoronie. W pierwszej części szukaliśmy informacji o wyglądzie aniołów w najważniejszej z ksiąg na ich temat, czyli Biblii. I doszliśmy do anielskich skrzydeł, które w przedstawieniu aniołów swą największą karierę zrobiły wraz z uznaniem chrześcijaństwa za najważniejszą religię kultury europejskiej. Nie powiedzieliśmy jednak, dlaczego uwielbiamy tak anioły właśnie ze skrzydłami. Jak chcemy przebrać się za aniołka, to przede wszystkim przyprawiamy sobie skrzydła. Ileż właśnie takich aniołków pojawia się w grudniowe dni w Lanzgoronie. Dlaczego na przedstawieniach anielskich tak często występują skrzydła? Bo to najprostszy sposób wskazać na to, że są istotami, które należą do sfery nieba, jak ptaki. Skrzydła to częsta metafora poezji religijnej. Z głębi ziemi serce moje drży i wzdycha. Och, któż doda mi skrzydeł, by wzlecieć ku ukochanemu? Czytałem kiedyś książkę Wolfa Notkera o charakterystycznym tytule Motyle w brzuchu. Dlaczego wiara dodaje skrzydeł? Aniołowie to postacie naszej wiary. Dlatego być może mają właśnie skrzydła. Ponadto skrzydła to symbol szybkości posłańca Bożego, anioła. Aniołowie poruszają się bardzo szybko. Niczym myśl, tylko jak myśl namalować w obrazie. Być może dlatego łatwiej namalować skrzydła. Malarze zamiast myśli mają skrzydła. I to jak malują te skrzydła? Warto czasem popatrzeć na przedstawienia aniołów poprzez formę opracowania ich skrzydeł. Niektórym jednak dzisiaj te anielskie skrzydła się nie podobają. Gorszą lub śmieszą. I jak dawniej ikonoklaści nawołują, aby odrzucić wszelkie wyobrażenia amorków i aniołów ze skrzydłami. Często możemy zaobserwować takie artystyczne działanie, jak w obrazie woźniaka, który przedstawia odrąbywanie skrzydeł aniołom. Na wielu współczesnych obrazach religijnych, zwłaszcza artystów pochodzących z kręgów radykalnych odmian wyznań protestanckich, pojawia się tendencja powrotu przedstawienia aniołów tak jak w tych najwcześniejszych wiekach chrześcijaństwa. Pojawiają się więc sceny biblijne z aniołami bez skrzydeł. Jak chociażby na tym obrazie przedstawiającym anioła odsuwającego kamień z pańskiego grobu w czasie jego zmartwychwstania. Podobnie przedstawił anioła na swoim obrazie w ogrodzie oliwnym pocieszającym Chrystusa James Christensen. Ten uznany amerykański artysta malował oczywiście tę scenę zgodnie z tradycją własnego wyznania, do którego należał i w którym pełnił wysokie funkcje. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, czyli popularnie nazwani Mormonami, bardzo często przedstawia swojego założyciela Josepha Schmidta jak
Objawia mu się anioł pod postacią męża bez skrzydeł, w białych szatach, jak w czasach Starego Testamentu. Nic więc dziwnego, że James Christensen, malując Chrystusa w ogrodzie oliwnym, umieszcza za nim anioła, podobnie bez skrzydeł. Chociaż bardzo często na innych swych obrazach przedstawił anioły ze skrzydłami. Ale jakby tu powiedzieć, właśnie te ze skrzydłami są bardziej uczłowieczone niż te bez skrzydeł. Bardzo podoba mi się jego obraz anioł nieświadomy, który sugeruje oddanie i szlachetność życia sobie znanej kobiety. Ale w tym obrazie więcej jest przedstawień człowieczeństwa, aniżeli boskiego posłańca. No dobra. Nieważne, czy anioł ma skrzydła, czy też nie. Ale wobec tego, czy anioł jest mężczyzną, jak w tym obrazie Christensena ze sceną modlitwy w ogrodzie oliwnym, czy też jest kobietą, jak na nieco innym obrazie tego samego artysty. A może każdy ma swojego innego anioła według swego własnego wyobrażenia? Jak na obrazie Charles Chabert, przedstawiający chłopca z samolotem, którego pilnuje anioł stróż o rysach starszego brata. A dziewczynki na obrazach przedstawiających aniołów stróżów mają swoje anioły, które przypominają ich starsze siostry lub ich matki. Jak w obrazie Simone de Weil, anioły są pośród nas. Jednak na tym obrazie anioł ma wyraźnie męskie rychce, a w ramionach trzyma śpiącą dziewczynkę. Zwariować można. Jaka jest wobec tego płeć anielska? W obrazie niemieckiego symbolisty Franka von Stock to niewątpliwie mężczyzna. Ale to chyba nic dziwnego, przecież przedstawia anioła zwycięstwa. To, kogo przypomina namalowany anioł, myślę, że zależy przede wszystkim od tematu i rolę, jaką pełni w obrazie. Stąd anioł stróż to bardziej anioł przypominający matkę lub starszą siostrę. Aniołowie wojny, jak chociażby Michał Archanioł, oczywiście będzie bardziej przypominał walczących rycerzy czy żołnierzy. Anioł miłości czy posługi to najczęściej postać kobieca. Posłaniec zaś to najczęściej także mężczyzna. Natomiast rzecz ciekawa, anioł śmierci to znowu najczęściej jest kobieta. A tak naprawdę anioł to ani mężczyzna, ani kobieta. Skoro aniołowie się nie rozmnażają, to jaki sens miałaby ich płciowość? To zdaje się właśnie sugerować Chrystus, kiedy w Ewangelii świętego Marka poucza saduceuszy w odpowiedzi na wydumany problem siedmiu braci i jednej żony. I wtedy mówi, że przy zmartwychwstaniu ludzie ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Albo inny problem. Jaki wiek ma anioł? Czy jest dzieckiem? Przecież mamy całe mnóstwo obrazów aniołów jako dzieci. Czy jest raczej dojrzałym mężczyzną lub kobietą, jak w obrazie Nieśmiertelność namalowanym w Wielkiej Brytanii w 1889 roku przez Henry'ego Fantin Latoura, będącym ponoć jednym z najwspanialszych dzieł
późnoromantycznych. Czy raczej jest starym dziadem? Obstawiam za starym dziadem, patrząc pod kątem jego stworzenia. Aniołowie są bowiem starsi od całej ludzkości. Co tam ludzkości? Wręcz całego wszechświata. Za wyjątkiem może aniołów stróżów. Bo trudno mi sobie wyobrazić takiego dziadka biegającego za małym dzieckiem. A może anioły dorastają wraz opiekującym się przez nich człowiekiem, jak na rysunku Aleksandra Prostewa, będącego jedną z ilustracji książki Dom z aniołem, z urokliwym jak Landskoroda w tle rosyjskim miasteczkiem Suzdal. Przecież u żółtka dzieciątka Jezus na wielu obrazkach, jak widzimy, bawiły się maleńkie anioły lub niewiele starsze od niego. Czy anioł starzeje się wraz z człowiekiem, jak na obrazie Marka Naszczaka, Wizja prorocka ze zbiorów Muzeum w Wałbrzychu? Myślę, że anioł swoją widzialną postać może przybierać, jaką chce. Wszak jest bezcielesnym duchem. Jeżeli zaś chce ukazać się człowiekowi, to ukazuje się zgodnie z jego wyobrażeniem. Często przyjmuje formę taką, w jakiej może być rozpoznany jako wysłannik Boga. Inną w okresie starotestamentalnym, a inną w okresie średniowiecza. Stąd Joanna d'Arc, wiejska dziewczyna pasąca owce w momencie objawienia Michała Archanioła przed królem, kiedy opisywała swojego zwiastuna, to tak jakby wspomagała się rzeźbami i malowidłami aniołów, jakie widziała w kościołach gotyckich. Patrząc na historię wiary w anioły, bez trudu można pojąć, jak dalece nasze wyobrażenia o nich zostały ukształtowane nie tylko przez opisujące je święte teksty, zwłaszcza najważniejsze z nich Biblię, lecz także dzięki pracom wielkich artystów. Ich dzieła odegrały zasadniczą rolę w tworzeniu tradycyjnych, silnie dziś utrwalonych w naszej wyobraźni wizerunków aniołów. Zarówno ich aspektu fizycznego, jak i pełnionych przez nich ról przewodników, obrońców oraz posłańców i zwiastunów woli Boga. Stąd wracając do pytań, czy anioł ma skrzydła, czy też nie? Jaką płeć mają anioły? Jaki jest wiek aniołów? To oczywiście dla człowieka wiary pytania zupełnie bez sensu. Jednak dla malarza mającego przedstawić scenę z aniołem, to ma znaczenie. Od tego zależy nastrój i przesłanie jego dzieła. A z nich biorą się także i nasze wyobrażenia o aniołach, a nawet myślenie o nich. Dla mnie zaś jako historyka sztuki, a jeszcze bardziej człowieka lubiącego patrzeć na obrazy, to dobra okazja, aby zobaczyć bogactwo i piękno tego tematu w sztuce i naszej kulturze. Sam temat zwiastowania przedstawia wręcz niewiarygodne bogactwo w przedstawieniu Archanioła Gabriela. I to pod względem formy, wyglądu, ubioru i gestu. Dlatego bogactwa ma usprawiedliwienie próba przedstawiania w sposób widzialny tego, co z natury jest niewidzialne. Ponieważ żaden historyczny konkret nie ogranicza artystów w ich wizualizacji, stąd mamy tak niezwykłe bogactwo tego przedstawienia. Zachodzi jednak pytanie, czy jednak można malować coś całkiem niematerialnego? Czy można przedstawić czystego ducha, czyli właśnie to, czym anioł jest naprawdę? W sztuce chrześcijańskiej w średniowieczu, jak i w sztuce nowożytnej,
Zasadniczo malarze przedstawiali cielesne anioły. Owszem, często niepodlegające prawu ciążenia, jak na słynnym obrazie Tycjana, gdzie archanioł Gabriel unosi się lekko nad posadzką, na której klęczy Maryja. Ale mimo to jest nie mniej cielesny niż Najświętsza Dziewica. Wraz z rozwojem technik malarskich, ale także i rozwojem naszej wiedzy, zbliżając się do współczesności, ta nadmierna konkretność materialna coraz bardziej przeszkadza artystom podejmującym ten temat, a także i odbiorcom niektórym. Można więc zauważyć dwie tendencje w sztuce. Pierwsza to rozmywanie konturów postaci, tak że nabierają większej lotności jak chmury na niebie. Druga to łączenie konkretu miejsca i ludzkich postaci z jasnym światłem w miejscu anioła. Dobrym przykładem tego pierwszego dążenia jest trawestacja obrazu Tycjana przez Gerharda Richtera z 1973 roku. W jednym roku ten niemiecki malarz wykonał 5 wariacji na temat obrazu weneckiego mistrza z 1535 roku. Za każdym następnym razem, malując ten sam obraz, coraz bardziej rozmywa kontury postaci i wnętrza. Z każdym obrazem malowana przez niego scena jest coraz mniej rozpoznawalna. Oczywiście możemy się domyślać, gdzie znajdują się bohaterowie wydarzenia, ale tylko na zasadzie znajomości wcześniej oryginału obrazu Tycjana. Bo na kolejnych obrazach coraz mniej jesteśmy pewni tego, co widzimy. W końcu to już jest bardziej obraz abstrakcyjny, mówiący jedynie o spotkaniu się przeciwstawnych linii i przenikaniu barw. Symbolizując świetlistość i barwność w miejscu, gdzie u Tycjana był anioł, a szarość i biel po stronie, gdzie mistrz wenecki umieścił Marię. A ostatni, piąty obraz jest już tylko abstrakcją, która właściwie nie mówi nic, chyba że nałożymy na ten obraz z pamięci obraz Tycjana. Pokazuję ten cykl Gerharda Richtera, aby pokazać, że choć w sztuce można próbować w sposób jak najmniej materialny przedstawić anioły, to jednak czy to ma ostatecznie jakiś sens, skoro zniknie sam temat? Obrazy być może będą uświadamiać nam ich niematerialność, ale tego chyba nam nie trzeba udowadniać. Chyba o tym wszyscy wiemy. Jednak człowiekowi potrzebne jest jakieś wyobrażenie. Przecież nawet w Biblii aniołowie przybierają ludzką postać, aby rozmawiać z człowiekiem w naszej materialnej przecież rzeczywistości. Jeżeli w naszym malarstwie będziemy podkreślać jedynie ich duchowość, w końcu z naszej świadomości zniknie sam anioł. A szkoda by było, bo jest w nim tyle ciepła, dobra i pociechy w naszej ludzkiej przecież szarej egzystencji. Nawet dla tych, dla których anioły to jedynie piękna bajka, to i tak szkoda, by rozpłynęła się w abstrakcji. Ja bardzo lubię malarstwo abstrakcyjne. Tak jak lubię muzykę instrumentalną, która wycisza lub pobudza moje emocje. Jednak do przekazu treści lub rozważań intelektualnych potrzebuję słów i potrzebuję obrazów tematycznych. Jest inne rozwiązanie, które w jakiś sposób próbuje pogodzić potrzebę przesłania obrazowego tematu z bezmaterialnym przedstawieniem samego anioła.
to druga tendencja z sztuki ostatnich wieków. Zamiast anioła malowanie światła. Na przykład idącego z góry, jak w tej scenie ze zwiastowania pasterzom w Betlejem. O aniołach jednak ten obraz niewiele mówi. Więcej tu mówią gesty i mimika twarzy pasterzy, aniżeli strumień światła. Gdyby jedynie tak przedstawiano aniołów, to ten wykład w ogóle by nie powstał. Można też światło umieścić w samym obrazie. Mamy tutaj ten sam temat obrazu. Pasterze jednak przedstawieni są od tyłu, stąd trudno odgadnąć ich reakcję. Natomiast światło jest wręcz oślepiające. Artysta osiągnął ten efekt, wykorzystując sytuację, że scena rozgrywa się w nocy. Omawiane wcześniej obrazy są współczesne. Działający w pierwszej połowie XIX wieku Tomasz Cole zamiast cherubina strzegącego bram rajskich po wygnaniu pierwszych rodziców przedstawia jedynie oślepiające promienie światła. Tworząc światło w miejscu anioła, a pozostałe materialne wyobrażenia kształtując na płótnie, pozbawiamy się mimochodem uświadomienia nam jednej bardzo ważnej cechy chórów anielskich. Jak mówi nauka teologiczna, anioły są bytami niesłychanie zróżnicowani w porównaniu z ludźmi. Choć wszystkie są stworzone jako my, to jednak wszystkie są bytami czystymi i jako takie nie mają tych samych ograniczeń w różnicach, jakie nakłada na nas prawo natury. Dlatego my, pomimo tej wielkiej różnorodności przedstawień malarskich aniołów, nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie anielskiej różnorodności. Już samo uświadomienie sobie, czym jest duch czysty, nasuwa nam wystarczających trudności. Święty Jan od Krzyża stwierdza, że Bóg jest czystym duchem, prawzorem wszelkiego bytu duchowego. Nie powinno się więc przedstawiać Boga. Wszelkie próby przedstawiania Boga mają coś w sobie z herezji. Nawet doskonała próba ormiańskiego malarza Iwana Ajwazowskiego, przedstawiająca Boga na tle nieba, niczym oślepiający blask słońca, w scenie stwarzania podczas rozdzielania wód górnych od dolnych, jednak tak naprawdę ogranicza jego nieskończoność, nie mówiąc już o jego transcendencji. Boga nie da się przedstawić ani ograniczyć obrazową formą, bo Bóg nie byłby Bogiem. Bóg bowiem jest prawzorem każdego duchowego bytu. Aniołowie i ludzka dusza są duchami stworzonymi, niejako ograniczone obrazem Boga. Choć podobnym jemu jako odbicie, to jednak ograniczone jako Boże przeciwieństwo. Tylko aniołowie i dusza, jak pisze święty Jan od Krzyża, swoją wolną wolą są zdolne przyjąć Boga. To właśnie uczyniły niezbuntowane anioły i odtąd przebywają w jego obecności. Jednak jedynie człowiek może się z Bogiem zjednoczyć we wzajemnym, wolnym, osobowym oddaniu przez miłość i dzięki wcieleniu jego Syna w ludzką naturę. Stąd dodaje święty Jan od Krzyża. Duch stworzony o tyle jest zdolny wznieść się aż do Niego, czyli do Boga, o ile wznosi się
ponad samego siebie. Trochę to trudne, ale w tak krótkich słowach nie można inaczej. Nie można zawrzeć istoty anioła oraz tego, dlaczego on ma tak ogromne zadanie wobec człowieka. Albowiem teraz jednak my ludzie jesteśmy dopiero w momencie decydowania o przyjęciu Boga. Dopiero jakby wchodzimy na drogę zjednoczenia z Nim lub na niej jesteśmy. Ale nie wiemy, jak się to wszystko jeszcze zakończy. A niektórzy z nas próbują pójść własną ścieżką życia, nie prowadzącą w każdym bądź razie do zjednoczenia z Bogiem. Póki żyjemy, to z każdą chwilą decydujemy. Nasze decyzje prowadzą do zjednoczenia z Bogiem albo wybierają własną ścieżkę samorealizacji. Jedna i druga droga nie jest dla nas łatwa. Często czujemy się zagubieni i bezsilni. Wydaje nam się, że wszystko, co nas otacza, przerasta nas samych, a zadania są zbyt wielkie. Stąd odczuwamy taką ogromną potrzebę bliskości aniołów, tych, którzy już wybrali Boga, lub tych, którzy Go odrzucili, mówiąc non serviam. W jednym i drugim wypadku odczuwamy wyraźnie potrzebę nadania owym duchom czystym wyrazistszej osobowej formy. Chociażby przez poezję albo wizualizację w sztuce, aby ich sobie ukonkretnić, uczynić sobie bliższymi. Jeśli tylko mamy wiarę, już to związaną z określonym oficjalnym kultem, już to coś, co sami w jakiś sposób rozwinęliśmy w sobie, zawsze towarzyszy jej świadomość, że istota ludzka jest z natury czymś niedoskonałym. Stąd już tylko krok do przekonania, że istnieją istoty doskonalsze, bliższe boskości, które nie podlegają prawom natury, jak chociażby anioły. Dla potwierdzenia tego czasem sama natura, jak owa chmura nad Royal Palm na Florydzie, przybiera kształt anioła i utwierdza nasze przekonania. To samo czynią artyści, którzy nadają tym czystym duchom formę, która pozwala im funkcjonować w naszym świecie materialnym, gdzie zgodnie z platońską koncepcją archetypów nie miałyby prawa zaistnieć. Każdy anioł bowiem, dobry czy zły, jest czymś niewyobrażalnym w przyrodzie, ponieważ reprezentuje stopień doskonałości, której natura, nierozerwalnie związana z materią i jej prawami, po prostu nie może osiągnąć. Jeszcze raz powtarzam. Układające się formy chmur, naturalne czy malarskie, są jedynie nieudolną próbą ich zmaterializowania przez nasze zmysłowe postrzeganie. To dla nas takie wizualizacje są potrzebne. Powróćmy jednak do aniołów przedstawionych jako olśniewające światło. Ma to dla ludzi wierzących głęboki sens, skoro aniołowie są obecnie najdoskonalszym odbiciem samego Boga. W kulturze wyrosłej na Biblii to właśnie światło jest symbolem boskości, świętości, piękna i dobra, a ciemność jest tego wszystkiego przeciwieństwem. Chrystus mówi o sobie: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Aniołowie to istoty najbliższe Bogu. Stąd przedstawienie Archanioła Gabriela w obrazie Henry Osawy Tanera jest zrozumiałe, ale czy praktyczne?
Przecież o posłańcach Boga wysłanych do ludzi Biblia mówi, iż przybierali postać ludzką. Dlaczego więc w malarstwie nie mielibyśmy przedstawiać ich w sposób bardziej czytelny? Sam Henry Osawa Tanners chyba dochodzi do tego samego wniosku, skoro w przedstawieniu aniołów zwiastujących pasterzom w Betlejem dobrą nowinę przedstawia ich na sposób bardziej czytelny. Niemniej jednak jest to nadal dość radykalne uproszczenie. Jego anioły, choć czytelne, to jednak są tak eteryczne, że w każdej chwili mogą rozproszyć się jak kłąb dymu. Dla mnie osobiście właśnie taka metoda przedstawiania aniołów najbardziej odpowiada. Znajduje się bowiem gdzieś pomiędzy materialnością i niematerialnością, konkretnością i ulotnością, tak jak przystało na pośredników pomiędzy ludźmi a bogami. Być może dlatego tak bardzo lubię malarskie anioły Briana Jekylla, artysty należącego do mojego pokolenia, no może kilka lat starszego ode mnie. Ten typ przedstawień zyskał już dużą popularność w XIX wieku. Poczynając od angielskiego romantyka Johna Martina, który właśnie taką formę preferował w przedstawiania świata duchowego. O pokolenie młodszy inny malarz, choć o tym samym nazwisku, ale pochodzenia francuskiego, Henri Jean Martin, pod koniec XIX wieku w przedstawieniu anioła dobroczynności stosuje modną podówczas technikę dywizjonizmu, czyli zestawianie obok siebie kolorystycznych kropek i krótkich kresek. Wtapiając dzięki temu anioła w tło, choć przedstawiając go, jednak nie odbiera mu równocześnie owej duchowej lekkości. Helena Wurnik, Słowenka, jednak o polskich korzeniach, w czasie I wojny światowej namalowała zwiastowanie, w którym postać archanioła Gabriela jest niemal przezroczysta. Jedynie głowa boskiego wysłańca jest ukształtowana plastycznie, jakby chciała podkreślić jego osobowość, bo anioł to osoba. Spotkanie z aniołem to spotkanie osoby z osobą. Podobne rozwiązanie stosuje w swoich obrazach Henry Anderson. Tutaj jest nie tylko twarz, ale i dłonie mają swoją trójwymiarowość. Człowiek i anioł wydają się dobrymi przyjaciółmi. Spotkanie osoby z osobą. Malarskie przedstawienia aniołów są bardzo różne. Każdy może znaleźć sobie takie przedstawienie, które odpowiada jego wyobrażeniu. Strażnik bram, którego teraz widzimy, dla mnie jest nazbyt amerykański, przypomina bowiem statuę wolności, lecz Amerykanom może się podobać.